20 października wspominamy świętą Marię Bertillę Boscardin, dziewicę. Anna Franciszka Boscardin urodziła się w Brendoli w rejonie Vicenzy 6 października 1888 roku. Jej ojciec Angelo, w przeciwieństwie do swojej cnotliwej żony oraz pobożnej i ufnej córki, nie był aniołem dobroci. Kiedy opary wina, od którego był uzależniony, uderzały do głowy, nachodziła go ponura i bezpodstawna zazdrość o żonę, wtedy stawał się prawdziwą bestią. Jego niegodziwość wywoływała szalone wybuchy gniewu. Anna zawsze starała się, ale często bezskutecznie, bronić swojej matki i uspokajać ojca. Nie wiemy, czy jej łagodny i słodki charakter, czy też oddanie w modlitwach za ojca przemieniły go. On sam przyznał, że poczuł nagle silne wezwanie przynaglające go do poprawienia się. Anna nie wyróżniała się szczególnie inteligencją, ale za to miała bardzo łagodne i bardzo wrażliwe serce, bardzo wytrwałą i ugruntowaną wolę, zawsze też wyróżniała się doskonałym zachowaniem. Kiedy dorosnę, ja też zostanę zakonnicą, powiedziała kiedyś swojej matce, widząc w swojej wiosce kilka zakonnic. Ta inspiracja wkrótce miała się zrealizować. Ani brak zgody proboszcza, ani wahanie ojca, by pozwolić jej odejść z domu, nie ugasiły w niej płomienia powołania. 8 kwietnia 1905 roku Anna w towarzystwie rodziców wstąpiła do klasztoru sióstr nauczycielek od świętej Doroty, córek Najświętszych Serc z Vicenzy. Bądź dobra, Anno, pragnij tylko, aby stać się świętą. Módl się za nami, za swojego ojca, powiedziała na pożegnanie jej matka. Dobra córka poważnie potraktowała prośby matki. Jej życie będzie ciągłą praktyką wszystkich cnót aż do stopnia heroicznego. 8 grudnia 1907 roku, w święto niepokalanego poczęcia, siostra Bertilla poświęciła się Bogu, składając ślubowanie w domu macierzystym w Vicenzy. Później została wysłana do Treviso, aby zastąpić siostrę pielęgniarkę. Siostra Bertilla, która zawsze pracowała w kuchni jako pomoc kuchenna, niemal natychmiast okazała się wykwalifikowaną pielęgniarką, docenianą i poszukiwaną przez lekarzy w najtrudniejszych i delikatnych przypadkach, lubianą przez chorych. Posługując przez długi czas na oddziale dziecięcym, okazywała względem nich najbardziej staranną i matczyną opiekę. Inne oddziały i inni chorzy, którym później została przydzielona, podziwiali w siostrze Bertilli anielską pielęgniarkę o heroicznej miłości. Jej obecność i słowa były błogosławieństwem i pocieszeniem. Naloty na Treviso podczas I wojny światowej wywołały terror i zamieszanie w mieście, a także w szpitalu, w którym przebywała siostra Bertilla. W tych trudnych i smutnych chwilach klęczała na środku sali, odmawiając różaniec, aż niebezpieczeństwo ustało. Jej miłość do Matki Bożej cechowała się ogromną czułością, zaufaniem, czarującą prostotą córki względem swojej matki. Szerzyła i wszczepiała w serca wielu pacjentów nabożeństwo całkowitego zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Jej niestrudzona aktywność, ciągłe czuwania, cicha wytrzymałość od zła, które od dawna łączyły się z heroiczną cierpliwością, pochłonęły szybko zdrowie skromnej zakonnicy. 16 października 1922 roku na polecenie przełożonego do siostry Bertilli został wezwany lekarz. Diagnoza ujawniła potrzebę operacji w celu wyeliminowania mięśniaka. Operacja odbyła się następnego dnia, ale było już za późno. 3 dni bardzo ostrego bólu, który przeżywała wewnętrznie z absolutnym poddaniem się woli Bożej, wystarczyły siostrze Bertilli, aby przygotować się na spotkanie z jej niebiańskim oblubieńcem. Zmarła w opinii świętości w wieku 34 lat w Treviso. Jej kanonizacji dokonał 11 maja 1961 roku święty Jan XXIII. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie świętej Marii Bertilli, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Chryste.